16. To jest informacja dnia. No, informacja. Objazd po Polsce i rozmowy z wyborcami. Marszałek Sejmu był dziś na Lubelszczyźnie. Marszałek Senatu spotkał się z mieszkańcami Mazowsza. Zakopiańskie Krzeptówki od dziś Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Jest to bardzo duże szczęście i radość dla Zakopanego. Ataki bombowe na 3 kościoły w Indonezji. Co najmniej 13 osób zginęło, 40 zostało rannych. Indonezja. Parlament będzie wspierał rząd w realizacji programu na drugą. Mówili świadkowie, że religie będą bombardowane. ...który spotkał się w Kraśniku z mieszkańcami Lubelszczyzny. Nie wierzyła sama. ...kontynuują objazd po Polsce i rozmowy z wyborcami. Na pierwszym miejscu listy priorytetów Zjednoczonej Prawicy niezmiennie jest polityka społeczna. Oni wierzyli, że Babilon Wielki będzie bombardowany. To nie tylko zachęta do zakładania rodziny, zaznaczał Marek Kuchciński. Poszukiwanie recepty na to, żeby w ten sposób zatrzymać emigrację najczęściej zarobkową z naszego kraju. Marszałek Sejmu przypomniał, że rząd skupia się także na reformie gospodarczej. Następuje repolonizacja między innymi systemu finansowego, ale także przemysłu, który gwarantuje miejsca pracy. Ta własność, którą kilkadziesiąt pokoleń naszych przodków budowało, żeby to była własność polska. To zdaniem marszałka Kuchcińskiego będzie fundamentem poczucia bezpieczeństwa Polaków i silnej pozycji Polski w Europie. Wszyscy powinni być traktowani równo w tej wielkiej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Marek Kuchciński uczestniczy w serii spotkań najważniejszych polityków PiS z Polakami. Akcję zapowiedział w połowie kwietnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ewa Masążnik, Polskie Radio 24. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się natomiast z mieszkańcami Grodziska Mazowieckiego. Zapewnił, że w budżecie nie zabraknie pieniędzy dla polskich rodzin. Dziś w kilku miastach w Polsce przypominana jest postać Witolda Pileckiego. Marsz ku czci rotmistrza przeszedł m.in. ulicami Gdańska. W ten sposób uczestnicy chcieli uczcić pamięć Witolda Pileckiego, jednego z największych bohaterów II wojny światowej, który przez wiele lat był postacią zapomnianą. Przyszliśmy na Marsz Pileckiego. Pani nas często właśnie bierze na takie uroczystości i dlatego tutaj jesteśmy też między innymi. No na pewno lepiej niż w szkole, dlatego że w szkole wszystko jest tak na sucho, a tutaj możemy takie wypożyć tą historię. Widzę, że jednak jest lepiej z tą świadomością, ale oczywiście to jest świetna okazja, by uświadomić jeszcze większej ilości osób, jaką postacią był Witold Pilecki, zainteresować ich tematem. Dla mnie najważniejszą wartością jest odwaga, wytrwałość, niezłomność Witolda Pileckiego. Ten człowiek się nigdy nie złamał, mimo że był pośród dwóch totalitaryzmów. Musimy tak żyć i tak postępować, aby móc, tak jak Witold Pilecki, powiedzieć: starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, który dobrowolnie trafił do Auschwitz. Powolnie tworzył w Polsce komórkę wywiadowczą informującą o działaniach sowieckich. Został złapany przez komunistów, którzy po torturach i pokazowym procesie skazali go na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu na Kotowskim. Zakopiańskie Krzeptówki są od dziś sanktuarium narodowym Matki Bożej Fatimskiej. To po więzienie powinni skasować. Z taką przeszłością to jest okropne. Czas, że jeśli Bóg go ocali, to na tym miejscu wybudują kościół dziękczynienia. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula podkreśla, że dla miasta to powód do radości i dumy. To jest pierwsze po Fatimie sanktuarium narodowe Matki Bożej Fatimskiej. No i jest w końcu takim miejscem, gdzie my wszyscy Polacy możemy się tu jednoczyć, wspólnie modlić o łaski dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin, dla siebie. W związku z tym jest to bardzo duże szczęście i radość dla Zakopanego. Głównym punktem uroczystości będzie msza święta o godzinie 19 pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Co najmniej 13 osób zginęło, 40 jest rannych. To tragiczny bilans ataków bombowych na 3 kościoły w indonezyjskiej Surabaji. Zamachów dokonała 6-osobowa rodzina związana z państwem islamskim. Ojciec rodziny wjechał samochodem z ładunkami wybuchowymi w bramę przed kościołem. Jego żona i dwójka dzieci przeprowadziła zamach na drugi z kościołów. Trzeci zaatakowała dwójka pozostałych dzieci. Według informacji policji dzieci były w wieku 18, 16, 12 i 9 lat. Tak zwane Państwo Islamskie wzięło także odpowiedzialność za zamach w Paryżu. W wieczornym ataku nożownika w centrum stolicy Francji zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne.
Sprawca ataku, do którego przyznało się tak zwane państwo islamskie, był Francuzem urodzonym w Czeczenii. Miał około 20 lat. Napastnik rzucił się z nożem na przechodniu w ruchliwej i uczęszczanej dzielnicy Paryża w okolicach opery. Jedna osoba zginęła. Według oficjalnych informacji pierwszy patrol policji interweniował w ciągu kilku minut. Mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszy. Jeden z nich, lekko ranny, oddał dwa strzały, zabijając agresora. Eksperci podkreślają, że dżihadyści, którzy zostali rozbici w Syrii i w Iraku, zmienili taktykę. Terroryści atakują pojedynczo w dużych miastach, takich jak Paryż, Marsylia czy Londyn. Władze zaznaczają, że Francja jest przez cały czas narażona na groźbę zamachów, dlatego policja i inne służby są w ciągłym stanie gotowości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niedziela przyjemnie ciepła, 22 stopnie na Lubelszczyźnie, 24-25 na Mazurach i w centrum, 26 na Dolnym Śląsku. Sporo słońca dziś w całym kraju, jedynie na wschodzie chmury i możliwe przelotne deszcze. Synoptycy nie wykluczają także burz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 16 jest niedziela, słoneczna niedziela, 13 dzień maja. Jakub Kukla, zapraszam jeszcze do godziny 20, a przed nami między innymi do godziny 17 audycja 1 na 1, audycja Jerzego Jachowicza. Dziś gościem redaktora Jachowicza będzie Piotr Apel z ruchu Kukiz 15. Ta rozmowa po godzinie 16.30, natomiast po godzinie 17 audycja Edyty Poźniak, Polacy w świecie, a na początek przenosimy się za ocean. Podczas konfliktu związanego z pomnikiem katyńskim wzrósł mój szacunek dla jedności Polaków, powiedział burmistrz Jersey City Stephen Fulop. W sobotę Fulop poinformował na Twitterze, że pomnik zostanie przesunięty, ale jedynie o 60 metrów. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że po odpowiednim zagospodarowaniu terenu pomnik będzie lepiej honorował ofiary tragedii. Z burmistrzem Jersey City Stephenem Fulopem rozmawiał Marek Wałkuski. Jakby pan opisał to, co wydarzyło się w ostatnim czasie pomiędzy Polską a panem, nieporozumienie, zła ocena sytuacji? I think we live in a time, unfortunately, where information and misinformation. Żyjemy w czasach, kiedy informacje rozchodzą się bardzo szybko, także te nieprawdziwe. I choć nasze miasto nigdy nie miało intencji urazić polskiej społeczności, nastąpiła eskalacja konfliktu, jakiej nikt się nie spodziewał. No taki terroryzm. Dlaczego zmienił pan kurs? Dlaczego zdecydował się pan na dialog? W pewnym momencie mówił pan, że nie chce pan nawet rozmawiać z przedstawicielami polskiego rządu. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że dialog miał miejsce niemalże od początku. Spójrzcie na to z mojego punktu widzenia. Jersey City będzie... Się teraz boi, tłumaczy, wiesz, boi się. Jesteśmy najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem w całych Stanach Zjednoczonych. Mamy tu bogatą historię obecności polskiej społeczności. Nie mam żadnego interesu jako zarządzający miastem i jako polityk wyobrażać Polaków. Tak więc od początku starałem się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich. Problemem było to, że zostaliśmy zasypani wnioskami różnych organizacji, z których każda mówiła, że to ona powinna prowadzić rozmowy na temat rozwiązania problemu. Dla mnie trudno było się w tym poruszać. Może pan wymienić któreś z tych organizacji? Mieliśmy około 20 różnych wniosków, zarówno od organizacji ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Polski. Ostatecznie pojawił się Erik Lubaczewski, który okazał się pomocny w pogodzeniu różnych perspektyw i znalezieniu rozwiązania dobrego dla wszystkich. Podczas tej bardzo gorącej debaty, podczas tych kontrowersji spadło na pana dużo hejtu, poza racjonalną krytyką oczywiście. Ale pan również wypowiedział pewne słowa, które zabolały w Polsce. Jedną z osób, które te słowa zabolały, a właściwie zabolały one dużą część Polaków, były słowa pod adresem marszałka Senatu, pana Karszewskiego. Czy żałuje pan tych słów? For the most part, the comments that I said, I think. Wypowiedzi, które padły z mojej strony, były emocjonalne. Takie same były z innych stron. Jeśli chodzi o wspomniane przez pana reakcje wobec mnie na Twitterze, to nie zamierzam na ich podstawie oceniać całego kraju. My u nas też mamy ludzi, którzy mówią i zachowują się niewłaściwie. Tacy sami ludzie są w Polsce, Francji, Niemczech, w każdym kraju. Moje słowa wynikały także z emocji związanych z faktem, że 35 osób z mojej bliskiej rodziny trafiło do obozów koncentracyjnych albo do Auschwitz i 28 z nich zginęło. Nie odpowiedział pan na moje pytanie dotyczące marszałka Karczewskiego.
Yeah, I probably wouldn't have called him what I called him. The reality is that it was emotional. Prawdopodobnie nie powinienem był używać określeń, jakich użyłem. Emocje wzięły górę także po mojej stronie. Moim obowiązkiem jest reprezentowanie naszych obywateli, tak jak obowiązkiem jego jest działanie dla dobra swoich wyborców. Uważałem, że działam właściwie i odpowiedzialnie, posuwając do przodu sprawy mojego miasta. Może było za wiele emocji z mojej strony. Uważam, że w tym momencie najlepsze jest spojrzenie w przyszłość, a nie wstecz. For everybody involved, and I think let's look forward, not backwards. Się facet wystraszył, wiesz, i teraz on mówi, że od początku miał dialog. I od początku miał dialog. Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie. Mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy zachowywali się właściwie. Tak jest w każdym kraju. To, co niepokoiło mnie od paru miesięcy, to gdy jakiś kraj stara się zdefiniować historię poprzez akty normalnie pomnik po co się stawia. Czy myślę, że to trzeba uhonorować, to jest pamiątka. Pozytywna rzecz, jaka wynika dla mnie z tej sytuacji, to fakt, że Eryk zaprosił mnie do Auschwitz, gdzie dotychczas nie byłem. Ja mówiłam o tym pomniku Dzierżyńskiego, że oni zniszczyli tu na Placu Bankowym, ale to była też pamiątka. Nie powinno się tu nic nie zburzyć. Czego pan się nauczył z tej całej sytuacji? Jakie wnioski pan? Można otoczyć było informacją. Mam teraz więcej respektu i szacunku dla jedności polskiej społeczności. Odpowiedź była bardzo mocna. On myślał, że tamci to są już sprzedani do Judasa. Zdecydowaną, ale stosowną. Mam teraz więcej respektu dla zdolności Polaków organizowania się oraz walki o swoje racje i o to, w co wierzą. To jest też dla mnie lekcja historii, okazja do uhonorowania ofiar. On już tak myślał, tak myślał, że są sprzedani i diabłowi, i diabłu na pożarcie, że są. A tu ochrona pomników, z których korzystali także nasi sojusznicy. A tu ochrona pomników. Nigdy nie było moją intencją, by prowokować międzynarodowy incydent. Zależało nam na pogodzeniu potrzeb mieszkańców i społeczności polskiej i wydaje mi się, że w końcu znaleźliśmy się w takim punkcie. Jak ważnym czynnikiem zmiany decyzji była ochrona pomników. Zero. Because a tu ochrona pomników. Zero. Ponieważ ta sprawa nie ma nic wspólnego z tym, że jestem Żydem. Dla mnie ten pomnik zawsze był symbolem. No mówi ci, że Żyd, no. Nie zamierzam dzielić ich na grupy i uznawać, że z powodu kilkuset ofiar żydowskich mają być dla mnie bardziej lub mniej ważne. To nigdy nie miało szans wpłynąć na moją decyzję. Otrzymywałem od Żydów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych listy, w których apelowano do mnie jako do przedstawiciela społeczności żydowskiej i do mojej religii i mówiono, że z tego powodu powinienem zrobić to czy tamto. Takie listy, szczerze mówiąc, przynosiły odwrotny efekt, ponieważ sugerowały, że z powodu mojej religii miałem mieć inny pogląd na pomnik. Ten Sebastian Orłowski to jest już przeze mnie usuwany, proszę państwa, jest usuwany, bo... Nie miało żadnego wpływu na moje kroki. Jak jest głupi, to... Polish or Jewish, I was trying to be respectful. If somebody viewed it as only because you're Jewish, I should have a different view. They're doing a disservice for that. So the Jewish community, while I appreciate people reaching out, zero impact on me. Czego Polacy i polska społeczność w Stanach Zjednoczonych powinna się nauczyć z tej całej sytuacji? On jakie my wnioski jest głupi, dla siebie. Okay. Gdy umysł u niego jest trupi. Rozumiem, że każda sprawa wiąże się z emocjami, ale czasami ludzie zbyt szybko naciskają klawisze klawiatury i nerwowo reagują. Czasami warto poczekać i zebrać wszystkie informacje. Część tych emocji była zbędna i bezproduktywna w naszych rozmowach. Tak więc jeśli miałbym mieć jakiekolwiek przesłanie do szeroko rozumianej społeczności, powiedziałbym tak. Zbierzcie najpierw wszystkie fakty, zanim zaczniecie rozpowszechniać wiadomości, które mogą być nieprecyzyjne. Z burmistrzem Jersey City, Stephenem Folopem, rozmawiał Marek Wałkuski. Zbliża się 16.15, słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już w czwartek, 17 maja, rozpocznie się w Warszawie Kongres Polska Wielki Projekt. Podczas 8 już kongresu paneliści będą rozmawiać o strategicznych wyzwaniach rozwojowych stojących przed Polską w najbliższych dekadach.
www.radio24.pl info@eurobank.pl. Krzysztof Grzybowski. Kolejna edycja, już ósma przed nami. No i to całkiem niewiele czasu. Info. 11-20 maja, Teatr Wielki w Warszawie. Panie profesorze, no, zapytam wprost. Czemu mają służyć tego typu spotkania, tego typu kongresy? Ten kongres od początku służył temu podstawowemu celowi, czyli wymianie informacji i wzajemnej edukacji. Dlatego, że środowiska, które organizują kongres, które utożsamiają się z tradycją konserwatywną, nie miały takiego forum do tej pory. I tak naprawdę to bez względu na sytuację zewnętrzną się nigdy nie zmieni, nie zmieniło. A więc jest to przede wszystkim taka okazja do wymiany informacji. A druga sprawa, mówię o edukacji, dlatego że podczas tego kongresu rodziły się i rodzą bardzo konkretne projekty, pomysły na to, co w Polsce można zmieniać właśnie w odwołaniu do tej tradycji konserwatywnej, tak jak dzisiaj ją rozumiemy. A więc jest to także taki rodzaj laboratorium, w którym przeprowadza się eksperymenty ideowe i potem one jakoś oddziałują na to, co się dzisiaj dzieje wokół nas. Czy ja mogę wyrazić takie nastawienie delikatnie sceptyczne wobec tego, co pan mówi? No właśnie chodzi mi oczywiście o to ścieranie się poglądów, które potem, gdy jakaś idea się urodzi podczas takiego spotkania, rzeczywiście przekładają się na taką żywą, realną politykę. Bo mam takie wrażenie, to jest to ten mój sceptycyzm, że w opinii zdecydowanej większości osób, które słyszą o jakichś kongresach dotyczących właśnie tematów mniej lub bardziej, ale jednak politycznych, to wyobrażenie tego typu kongresu jest trochę takie, że przyjeżdża wiele mniej, bardziej, bardzo znanych postaci, polityków, lobbystów, debatują, mówią bardzo mądre rzeczy, a potem wszystko pozostaje po starym. No to wystarczy rozejrzeć się wokół, żeby zobaczyć, że tak nie jest. Wiele z pomysłów, które w tej chwili są realizowane w Polsce, narodziły się podczas kongresu Polska Wielki Projekt. I generalnie rzecz biorąc... O, teraz oni zorientowali się, że ta linia mycia wygrywa. I teraz już muszą, wiesz, ściekając się, muszą konkretnie, wiesz. I na tym się kończy, ale są też takie jak ten, które służą faktycznie wymianie i ścieraniu się opinii. I też, co jest niezwykle istotne... Ich super grosz. ...rozproszonych grup środowisk, organizacji, które... na co dzień ze sobą się nie spotykają i to jest wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać. Ja muszę powiedzieć, że cały sens zaangażowania w ten kongres właśnie wynika z tego przekonania, że to jeden z tych nielicznych kongresów, które faktycznie mają wpływ na rzeczywistość. I to chociażby tegoroczny program jest tego przykładem, bo tam będą rozmawiane, dyskutowane bardzo konkretne projekty. No to zanim o tegorocznym programie, to jeszcze jedna rzecz. Mówi pan o tym, że to jest kongres. Mowa o poprzednich edycjach, który rzeczywiście przyniósł konkretne idee, konkretne pomysły, które w odpowiedzi na moje pytanie, moje wątpliwości, które można tak naprawdę zobaczyć, jak są realizowane. O jakich pomysłach, o jakich ideach mówimy? Można mówić tutaj o tym generalnym zwrocie, jeśli chodzi o zarówno politykę kulturalną, bo to jest coś, co mnie najbardziej interesuje, czyli pewnego rodzaju postawienie na mocne instytucje państwowe, na działalność powoływania nowych instytucji, wzmacniania starych, poza tym takiego raczej zmiany perspektywy patrzenia na to, co Polska może pokazać w świecie, prawda, takiej redefinicji polityki kulturalnej w świecie przez odwołanie do polskiego kanonu, poprzez odkrywanie własnej historii. Ale to jest tylko jeden fragment. Dalej, cały program gospodarczy, ten oparty o program innowacyjności, on był też dyskutowany na kongresie bardzo mocno. Zmiany w polityce zagranicznej, czyli nasz ten model relacji z państwami i zarówno w Europie, ale przede wszystkim przykład polityka wobec Polonii. To jest, zresztą w tym roku też za tym bardzo dużo będzie mowy, czyli odkrycie na nowo znaczenia środowisk polonijnych w świecie. Możemy też mówić w ogóle o tym, o zmianie perspektywy patrzenia na taką rolę Polski podmiotową zarówno w Europie, jak i w relacjach poza Unią Europejską. Te rzeczy były dyskutowane na kongresie i to widać dzisiaj, jak to jest tworzone. Powiedziałbym, że wręcz można powiedzieć, że to, o czym nie było mowy na kongresie, to teraz widać, że brakowało pewnych pomysłów i w tej chwili nadrabiamy te zaległości. No w takim razie już teraz o tym, co będzie głównym tematem w tym roku. No. Rzecz, o której być może łatwo dyskutować, ale mam wrażenie, że w takiej realnej polityce ciężko wprowadzać to w życie, wartości.
Tak, to no bo tytuł jest... Żydostwo chce popsuć wartości. Państwo słyszeliście, że się facet zastanowił, szeroki, że sobie zrobił zły PR, złą opinię, bo chciał ten pomnik zlikwidować, no to trzeba byłoby być czubkiem, no i on jest tym czubkiem. No i co? I zaczął tu kombinować, udawał, czyli jeżeli cokolwiek podejmujemy, że jakiekolwiek działania praktyczne, one muszą być okej, że systemu wartości, jest okej, trzeba to je przemyśleć, ale że możemy rozumieć jest okej, aksjologicznych, prawda, termin jaki definiujemy, ale możemy też mówić bardzo konkretnym, czyli co jest wartością w polityce międzynarodowej, co jest wartością w polityce promocnej i tak dalej. No to teraz ktoś mógłby powiedzieć, tak naprawdę w polityce, nieważne czy mówimy o polityce krajowej, międzynarodowej, liczy się jedno, skuteczność. Myślę, że liczy się skuteczność, ale jednak w imię czego ona jest podejmowana. Czyli na przykład, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś konkretny efekt, to nie o to chodzi, żeby po prostu patrzeć tylko na to, jak szybko się do niego dojdzie i w miarę tanio, ale żebyśmy zobaczyli, po co on w ogóle został postawiony. I mi się wydaje, że to jest rzecz, o której za rzadko dyskutujemy w Polsce w ogóle. Znaczy, my wyrobiliśmy sobie już szereg narzędzi realizowania konkretnych celów i jest z tym coraz lepiej. Natomiast ten zasadniczy spór ideowy dotyczy właśnie wartości, czyli w imię czego to robimy. I tutaj wydaje się, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że Polska ma się modernizować, że Polska ma być krajem otwartym, że Polska ma być krajem zamożnym, ale po co to zrobić? Każdy się pod tym podpisze i każdy zapewne też znajdzie uzasadnienie dla takich zmian. Powie, no chociażby po to, żeby Polska rosła w siłę, żebyśmy my na przykład coraz więcej dzięki temu zarabiali, żebyśmy nie byli w ogonie rozwoju, żebyśmy nie dali się wyprzedzać innym i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest jakieś współzawodnictwo, wyprzedzać, a w tyle zostawać, tak jak myślą tacy ludzie z wielkim łbem, czyli głupio chytrzy, najmądrzejsi jak Mareczek, prawda? Nie wolno być takim prymitywnym, no bo ludzie, którzy są prymitywni, to jak wyglądają, jacy są? Nienormalni. ING. Daje też pewne poczucie jakiegoś chwili przerwy po prostu w takim biegu rozwojowym, który znamy już od kilku dekad, prawda? I teraz jest pytanie o to, zaliczka to już odpada, bo zaliczka to, proszę Państwa, skoku na trochę wyższy poziom. 100 zł wypłaca, na początku 100 zł, a później wiesz. Istotnym państwem, wokół którego będzie się gromadziła ta idea krajów Europy Środkowo-Wschodniej i współpracy. Czy Polska, co w moim panelu, w którym biorę udział, czy Polska będzie w stanie być innowacyjną gospodarką opartą o nowe wzory przemysłu, tych bardzo zaawansowanych przemysłów, a w moim wypadku, w naszym panelu, chodzi głównie o wzornictwo przemysłowe i architekturę. Czy na przykład możemy sobie wyobrazić za jakiś czas, że nie będziemy kupowali tylko w IKEA ładnych mebli, tanich, tylko będziemy kupowali jeszcze lepsze meble w podobnym polskim przedsiębiorstwie o globalnym zasięgu. A więc Radio Koncita, proszę Państwa, nawet w Radiu Maryja dzisiaj nie ma nic ciekawego, żadnych tych aktualności dnia, żadnego nic ciekawego, bo tu jakieś śpiewa operowe, ciągnące, no to ile można, ile można, Bóg nie jest ciągnący. Odpowiadając trochę na to, o czym Pan wspomniał, o tym, że no, trzeba zmienić na przykład otoczenie wokół nas, tak? Trzeba rzeczywiście sprawić, że żebyśmy wymagali też nie tyle wyższych pensji, na przykład tego, żeby wokół nas było ładniej, atrakcyjniej, być może mniej, bardziej ambitnie, jeżeli chodzi o architekturę. I to ktoś odpowie, możemy to osiągnąć w bardzo prosty sposób. No, po pierwsze, dajmy ludziom więcej zarobić, żeby mieli z czego kupować te nowe rzeczy, ale przede wszystkim na przykład ludzie są prześladowani nawet nie religijnie, tylko politycznie, także to nie są wcale naśladowcy Chrystusa, bo oni za Chrystusa nie są prześladowani, tylko bo włażą z butami w politykę. I o to chodzi. A my, chrześcijanie, nie możemy wchodzić do polityki. Nie możemy wchodzić z butami do polityki. No.
Nie lwia. Konwergencji między celem publicznym a celem prywatnym, bo nic z tym złego, że to prywatny właściciel buduje miasta. Tak było przez całą historię Europy i tutaj nie ma z tym kłopotu. Bardziej jest pytanie o to, jak państwo powinno regulować te indywidualne starania, żeby w sumie one dawały jakiś spójny rezultat. I to jest mowa właśnie o wartości, bo jeżeli powiemy sobie, że wartość jest przestrzeń wspólna, czyli na przykład teren zielony, no to wtedy wprowadzamy regulacje prawne i odpowiednie kontrolujemy także tam lekcje i danie ludziom pieniędzy jest dopiero początek. Dobrze, pan mówi o wartościach wspólnych, o przestrzeni. No to teraz proszę mi powiedzieć, to jak sprawdzić, żeby ten sam sposób myśleli, skoro mówimy o dużych miastach, piesi, rowerzyści i kierowcy. Co to będzie ta rzeczywiście wspólna przestrzeń dla tych wszystkich? Jest taka naklejka, którą widzę na samochodach. Miejsca starczy dla wszystkich od motocyklistów. To jest takie dla kierowców i ja się z tym zgadzam. To jest kwestia takiej regulacji w tym przypadku prawnych, które wpływają na sztukę urbanistyki, która w Polsce generalnie zanika, czyli umiejętność planowania miast jako tych organicznych osób powiązanych zespołów, które właśnie łączą interes prywatny z interesem wspólnym. I do tego celu są odpowiednie regulacje prawne, odpowiednie regulacje podatkowe. Polityka edukacyjna też jest niezwykle istotna, dlatego że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować odgórnie. To jest absolutnie bez sensu. To raczej trzeba tak pokazywać ludziom, jakie są korzyści z tego, że porozumiemy się, że ścieżka rowerowa będzie trochę węższa, a będzie chodnik troszkę szerszy i się wszyscy i tak obok siebie pomieścimy, a rowerzyści jeżdżą w pochodnikach, będą wstępować pieszym. Więc to jest to, co to są kwestie, które też wynikają z pewnego przekonania, które wydaje mi się narasta, chyba po takim okresie, który Polska przeszła z jakiegoś dorabiania się, prawda? Jest jakiś ten moment, kiedy wszyscy tak stabilizują się na pewnym poziomie i zastanawiają się, no właśnie, ale teraz może zróbmy coś dla siebie razem, prawda? I tu jest ten moment pytania o wartość wspólnoty. I to było właśnie pytania, które pojawią się na tym kongresie. Tak, one pojawiają się właściwie w każdy dzień, bo kongres trwa zresztą nie tylko w Teatrze Wielkim, ostatnie dwa dni są w Arkadach Publickiego, czyli sobota, niedziela. I tam są pytania i o aktywność organizacji pozarządowych, i aktywność takiej gospodarki, nowego związek gospodarczych. Jest pytanie o sport, o jego rolę w promocji Polski. Jest pytanie właśnie o design i architekturę. I to wszystko się dalej będzie powtarzać. Bardzo przepraszam, spoglądam na zegar. Ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Czy każdy, kogo interesują tego typu problemy, tego typu wyzwania, może się na kongresie pojawić i na przykład posłuchać tego, co będzie mówione? To zapraszam oczywiście wszystkich. Należy się rejestrować przez stronę internetową, nie ma żadnych ograniczeń. Ja polecam Państwu już zwłaszcza wykład wieczorny w sobotę profesora Petera Sloterdijka, który jest takim jednym z najbardziej znanych dzisiaj intelektualistów europejskich, którzy właśnie mówią o kwestiach między innymi miast i kultury europejskiej współczesnej. To jest postać, która jest też bardzo szeroko powszechnie znana. Polecam. My też w takim razie zachęcamy, polecamy profesor Andrzej Szczelski, historyk, krytyk sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt, który przypomnę 8 edycja od 17 do 20 maja w Teatrze Wielkim w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Reklama. Michała, wiesz, że nowy kolega też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten instrument. A co z Giśmi? Nowy niemiecki stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, Misiu. To 50 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert twój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 6,99 zł. Teraz taniej od 60 zł. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką czechowskiego barda Leszka Nowaka. Poniedziałek 21 maja o godzinie 19:00 w koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, laureatowi honorowego złotego mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łobomarska, skrzydok Robert Kamara i kwartet Mozartowski i Józef Mieduszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w czasie przed koncertem. Najważniejsze to są te wasze bilety. Chcecie na ludziach zarobić, niestety. Krzyczajcie się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Takie żydostwo zdarza się codziennie.
prezentuje się z lichwą, negatywnie dziennie. Zapraszam w każdą niedzielę po 18:15. Janusz Kowalski. Radio 24 jest 16:30. Czas na informację dnia. Anna Kowalik-Brankati zaprasza. Dzięki uszczelnieniu systemu ściągalności VAT i skutecznej walce z przestępcami podatkowymi, rząd Prawa i Sprawiedliwości może śmiało realizować ambitne cele społeczne, takie jak zapowiadany program Wyprawka Plus. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w czasie spotkania z mieszkańcami Grodziska Mazowieckiego podkreślił, że w budżecie nie zabraknie pieniędzy dla polskich rodzin. Zawsze mówię, że im silniejsza rodzina, to tym silniejsza Polska. I ta dbałość o rodzinę, wzmacnianie rodziny było, jest i będzie naszym... Wiadomości, ile widzisz? 5 sekund. To jest dla Polski. Radia Maryja, 5 sekund. To właśnie dbałość o następne pokolenie, dbałość o dzieci, o młodzież jest w centrum naszego Prawa i Sprawiedliwości zainteresowanie. Marszałek Senatu wziął udział w serii spotkań z wyborcami, które zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Powiedział, że podczas konfliktu związanego z pomnikiem katyńskim wzrósł jego szacunek dla jedności Polaków. W wywiadzie do Polskiego Radia burmistrz przekonał, że po zagospodarowaniu terenu pomnik będzie lepiej honorował ofiary tragedii. Stephen Fulop powiedział, że sprawa pomnika katyńskiego była dla niego pożyteczną lekcją. Przyznał, że reakcja Polaków była bardzo mocna, ale uznał ją za właściwą. I have more respect for the community. Mam teraz więcej respektu dla zdolności Polaków do organizowania się oraz walki o to, w co wierzą. Positions in their belief. Burmistrz Jersey City poinformował, że wraz ma dla nich wielki szacunek. Podkreślił, że nie było jego intencją urażanie kogokolwiek. It's been a good lesson. To jest też dla mnie lekcja historii. Okazja do uhonorowania ofiar, jakie ponieśli inni. Zapytany, jakiej rady udzielił społeczności polskiej, Fulop odpowiedział, że warto czasem wstrzymać się z wyciąganiem wniosków. Powiedział go i tak. Właśnie, wszystkie fakty, za szybko reagować. Dawał do zrozumienia, że chcieliśmy jako Żydzi zastraszyć Elżbietę. Daleko pomnika znajduje się przez Peratum Bank. Wiem, że najbliższa tego rodzaju instalacja jest 3 miesiące dalej, że wskazywana konstrukcja jest do struktury starej kolejki podziemnej i że odkryto ją, by dokładnie Kroki kredyt. Się tam znajduje. Z Jersey City, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Misja głoszenia Ewangelii, którą Jezus powierzył swoim uczniom, jest obecnie odpowiedzialnością i obowiązkiem wiernych, mówił papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra. Kościół obchodzi dziś pamiątkę wniebowstąpienia pańskiego. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na modlitwie Regina Celi do Królowej Niebios. W krótkiej katechezie powiedział, że Jezus powierzył misję głoszenia Ewangelii małej grupce prostych, mieszczących się w społeczeństwie ludzi, którzy nie byli intelektualistami, a mimo to dzięki Duchowi Świętemu przesłanie miłości i miłosierdzia Chrystusa dotarło do każdego zakątka świata. Papież podkreślił, że ta misja trwa. Nie może nie być pomnika, formę obecności Jezusa pośród nas. Bo musi być ten pomnik. Byśmy wyszli Jezusowi naprzeciw, służyli Mu i byli Jego świadkami wobec innych. Co wy, durnowaci? Papież wyraził solidarność z ofiarami. Chcieliście pomnik zniszczyć, w których zginęło 11 osób, a ponad 40 odniosło rany. On się przestraszył, bo wiesz, przez zły PR by mógł być złym burmistrzem. W dzielnicy Fabiniaszki na ulicach pojawiły się dzisiaj wojskowe ciężarówki oraz autobusy. Się wystraszył. To elementy scenografii serialu zatytułowanego Czarnobyl. O szczegółach Kamil Zalewski. Zbudowana w drugiej połowie lat 80. dzielnica Fabianiszki w Wilnie na kilka dni zamieniła się w ogromny plan. Bo wy, wiesz, się rzucili ludzie i on by musiał przestać być burmistrzem. A co ty myślałeś? W 86 roku najbardziej spektakularne sceny nagrywane są dzisiaj. Na ulicach Fabianiszek pojawiły się m.in. autobusy i wojskowe samochody ciężarowe. Mieszkańcy dzielnicy muszą w związku z tym liczyć się z ograniczeniami i utrudnieniami w ruchu, które potrwają do 17 maja. Filmowcy w ramach
ramach rekompensaty zobowiązali się doprowadzić do porządku miejsca użytku publicznego. To są autobusy. Już od kilku dni sadzone są kwiaty, usuwane jest też graffiti z bloków. Wartość jakie tam rymbusy? 7000 euro. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Pięcioodcinkowy miniserial Czarnobyl produkuje amerykańska stacja telewizyjna HBO wspólnie z brytyjską telewizją Sky. Data jego premiery nie jest jeszcze znana. Tak. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jeden na jednego. Dzień dobry Państwu. Jest piękna niedziela. Przyjemne popołudnie w Warszawie, a ja rozmawiam z panem Piotrem Applem, posłem Kukiz 15. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pan. Piękna pogoda, dzisiaj wyjątkowo zachęcam na spacery ze słuchawkami. Czy to, co się stało w ostatnio w Sejmie, nie zakłóca panu tej pogody, tego, że będzie pan zarabiał o 20% mniej w Sejmie? To było do przewidzenia, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, to taka ta decyzja ostatecznie będzie. Mnie martwi bardziej niż to, że będę mniej zarabiać, to choć to nie jest mi obojętne, to jest oczywiste, nikt nie lubi mniej zarabiać. Natomiast że zostało to wykorzystane, to obniżenie pensji zostało wykorzystane po to, żeby przykryć podwyżkę cen benzyny, bo w tym samym czasie podwyższono dla wszystkich cenę litra benzyny od 10 do 15, nawet niektórzy mówią 20 groszy. To wszystko sprawi, że nie tylko kierowcy poczują duże obciążenie w portfelu, ale również każdy inny, bo wiadomo, podwyżka benzyny stanowi o podwyżce wszystkich produktów, które są na przykład transportowane do sklepów czy innych. Więc to jest bardziej mnie to niepokoi, że zagrano takim populistycznym stwierdzeniem o obniżeniu pensji po to, by przykryć podwyżkę dla wszystkich obywateli, po to, żebyśmy mówili o tym, co czują posłowie, czy parlamentarzyści, czy senatorowie, o tym, żebyśmy dyskutowali, dlaczego obniżają posłom, a na przykład marszałkom i wicemarszałkom nie, żebyśmy dyskutowali o takich rzeczach, które z punktu widzenia szarego obywatela, poza tym, że ciekawe, no nie mają większego znaczenia. Dużo większe znaczenie ma to podwyżka benzyny. Tak. Choć zdaje się, że przeciętni ludzie przyjmują to z pewną aprobatą, mówiąc, a to dobrze, że będą zarabiali mniej, bo to są darmozjady, tak. Różne uwagi nie jest nieuzasadnione. To znaczy mamy sytuację, w której Sejm przypomina bardziej maszynkę do głosowania, kiedy nagle okazuje się, że to, że jestem z jakiejś partii, czy rządzącej, czy opozycyjnej, determinuje mnie do niemyślenia, tylko myślenia, czy powtarzania kaki mojego wodza. I poza Kukiz 15 nie ma takiego ugrupowania, które byłoby wolne od takich konieczności dostosowywania się do tego, co ode mnie szef mojej partii wymaga. Jeżeli posłowie stają się i są takimi maszynkami do głosowania i takimi przedłużeniem guzików czy palców naciskających guziki, to rzeczywiście ta pensja, która jest, to jest stanowczo za duża. Ale jeżeli myślimy o posłach i parlamentarzystach jako kimś, kto ma przygotowywać się do pracy, ma samodzielnie myśleć, zdobywać informacje, dzielić się tymi informacjami, no to wtedy nagle okazuje się, że ta pensja jest akurat albo w porównaniu na przykład z pensjami innych parlamentarzystów mniejsza. Natomiast, tak jak mówię, to jest trzeciorzędna sprawa wobec tego, jaki mamy sposób tworzenia prawa, jak są tworzone prawa i jaką jest tworzona dyskusja, bo rzeczywiście płytka i błaha dyskusja, która jest prowadzona w dyskursie politycznym, szerokim dyskursie politycznym, też determinuje do tego, by nie oceniać poważnie polityków. No jeżeli my jako politycy tak naprawdę bardziej atakujemy siebie i napadamy na siebie, a nie dyskutujemy, no to też znowu trudno nam płacić za taką pracę jakieś solidne i dobre pieniądze. Lepiej płacić... No tak, napadamy na siebie, bo jeżeli z agresją napadamy do siebie, albo ta grupa Lindorf, proszę państwa, z Norwegii. Wtrącenie również o 20% członków. To o czym my tu mówimy? A tak, to okay, jest napadanie. To są, to, I to nie może być tak. Marszałek Tylecki, który zgłosił
tę inicjatywę, no to niech zobaczy i poczuje się tak samo, ale tak jak mówię, to znaczy po pierwsze, to marszałek zobaczy, ta ustawa czy ta poprawka w ogóle zostanie prowadzona, bo to marszałek decyduje, więc być może podobnie jak wiele innych ustaw, choćby Kukiz 15 będzie mrożona przez marszałka przez 2-3 lata, a na końcu to i tak z punktu widzenia obywatela to są śmieszne oszczędności względem tego, jak wydawane są inne pieniądze w sposób absolutnie poza kontrolą, jak prowadzone i łamane prawo jest teraz przed kampanią wyborczą, czy wreszcie jak podwyższane są opłaty i podatki w zasadzie co tydzień, czy co miesiąc. To, bo ja się boję zadać pytania, boję się pana racji, że pan nie wyszedł mi ze studia. Czy to jest tajemnicą, jak zapytam, czy pan głosował za czym? Ja nie głosowałem w przypadku obniżki. Pomyślałem sobie, że i tak wiadomo, jaki jest efekt. Natomiast no, nie chciałem brać udziału w takiej populistycznej zagrywce związanej z... Czyli właściwie zachował się pan jako opozycja, która wyszła. Czy też nie wyszła, nie, ale nie głosowała? Nie, nie do końca, bo i zgłosiłem i popierałem poprawki, które mówiło o czymś, o czym ja mówię już od kiedy ta dyskusja się pojawiła, czy uzależnieniu pensji parlamentarzystów od zarobków obywateli. To jest kluczowe i tak naprawdę wszystkie inne rozwiązania, które nie przyjmuje jakąś stałą, zamrożoną kwotę, skazują nas na powtórkę z rozrywki za 2, 3, 5, 10 lat. A naprawdę ten temat zarobków jest w stosunku, z punktu widzenia obywatela, średnio ważny. Najlepiej byłoby to załatwić raz na zawsze, ustalając dwukrotność medianej, dwukrotność średniej i koniec, zamknąć temat. Panie pośle, pan użył tutaj zwrotu i łamią prawo. To o co chodzi? Znaczy, jeżeli ktoś przedstawia się jako prezydent, kandydat na prezydenta, jeżeli ktoś przedstawia spoty wyborcze, no to trudno nie nazwać tego przynajmniej omijaniem prawa w zakresie kampanii. I tu nie chodzi o samą taką, no, zwyczaj, że nie prowadzi się kampanii, póki ona nie jest ogłoszona, ale też o kwestię rozliczenia. To znaczy w czasie trwania kampanii, kiedy zostanie ogłoszony termin, wtedy zaczyna oficjalnie się według prawa kampania wyborcza, wszystkie wydatki podlegają specjalnym rygorom. Teraz te wydatki nie podlegają żadnym rygorom i nagle może nikt nie jest w stanie ustalić, kto płaci za spot jednego czy drugiego kandydata. To kto łamie to prawo, pana zdaniem? No, jeden i drugi kandydat Platformy i Prawa i Sprawiedliwości, prowadząc takie działania, no, kampanijne, które być może nazywane są niekampanijne, ale na pewno omijają prawo w zakresie finansowania kampanii wyborczych, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek z nich był w stanie się wytłumaczyć, z jakiej pieniędzy i z czego są robione spoty wyborcze, z czego są rozdawane i organizowane spotkania i rozdawane ulotki, czy drukowane ulotki, czy flagi. I mało tego, na pewno tego nie zrobi, bo nie będzie miał narzędzi, żeby te pieniądze wytłumaczyć w sprawozdaniu przed PKW. Czy pan się domyśla, panie pośle, z jakiego powodu wyraziłem ten lęk przed tym, żeby pan studia nie opuścił? Nie wiem, może pan redaktor zbyt mało mnie zna, że ja się nie boję żadnych pytań, nie będę takich sposób unikać odpowiedzi, bo od tego jestem politykiem, żeby odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania i nawet takie, które zdają się być niesympatycznymi z punktu widzenia mojego komfortu. No tak, ale to jak pan skwituje to, co zrobili dziś trzej panowie, czyli pan Piotr Misiło z Nowoczesnej, pan Adam Halicki z Platformy Obywatelskiej i pan Adam Miazek, wiceszef PSL-u, którzy na początku programu Woronicza 17 wstali w trójkę i demonstracyjnie opuścili studio. Właśnie jako demonstrację bym to określił. To był pewien wyraz, happening związany z uwrażliwieniem swoich odbiorców na jakieś treści. Ja rozumiem, że oni to tłumaczyli atakiem na posła, aresztowanego posła Platformy Obywatelskiej, byłego sekretarza generalnego Platformy. Okej, no każdy broni się jak umie. Ja chciał, żeby ta sprawa sekretarza zakończyła się jak najszybciej i żebyśmy mieli pewność, czy rzeczywiście doszło do tych nieprawidłowości i żeby ta sprawa nie była rozgrywana politycznie. Bo na razie mam wrażenie, że Platforma Obywatelska stara się za wszelką cenę udowodnić, że jest to rodzaj
nagonki na Platformę Obywatelską i nagonki na opozycję, a z kolei Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby udowodnić, że ta patologia, którą przypisuje się sekretarzowi, jest pewną normą w Platformie Obywatelskiej, co też jest moim zdaniem przesadą, bo to nie jest norma. Znaczy jest dużo przyzwoitych posłów również Platformy Obywatelskiej, może dużo, są przyzwoici posłowie Platformy Obywatelskiej i znamy ich wszyscy. Więc mówienie o pewnej normie jest nieuczciwe. To jest takie działanie, które miało na celu, moim zdaniem, tylko i wyłącznie demonstrację i tylko i wyłącznie jakieś takie odznaczenie się od wszystkich innych programów, które było wcześniej, i skazanie być może na to, że redaktor prowadził i się nie podoba. No to są jakieś dalsze spekulacje, czy tu przedstawianie ich tłumaczeń. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby zostać politykiem, to jego psim to może brzydkie określenie, biorąc pod uwagę, że i tak posłowie czy parlamentarzyści nie są traktowani poważnie, ale jest takim dobrym obowiązkiem, by odpowiadać na pytania i by uczestniczyć w takich programach, których jeżeli się przyjmuje zaproszenie, to konsekwentnie w tym programie brać udział. No tak, część czy niektórzy posłowie opuszczają studio w trakcie programu, a część polityków, na przykład w Nowoczesnej, opuszcza partię. Jak pan w tej sytuacji ocenia swoją bliską, ze względu na wspólne przebywanie w Sejmie, partię Nowoczesna? No sąsiednio, bo rzeczywiście siedzimy obok siebie. Kukiz 15 zajmuje te rzędy. Siedziemy. 89, 11, 60. PSL, a po lewej stronie jest Platforma Obywatelska, więc rzeczywiście siedzimy między Platformą a Nowoczesną. No to jest taki ruch, który można było się spodziewać. Rzeczywiście ten podział w Nowoczesnej widać było od jakiegoś czasu. Posłanka Scheuring-Wielgus zdawała się już na takiej emigracji wewnętrznej być od dłuższego czasu. Pierwszy taki bardzo mocny syndrom było kwestia głosowań przy projekcie dotyczącym aborcji czy wychowania seksualnego. Później to tylko się pogłębiało. Pytanie, czy na tym się skończy, czy rzeczywiście się skończy na tych trzech parlamentarzystach. Bardzo symptomatyczne i takie, no myślę, że najmocniejsze to jest jednak podejście Ryszarda Petru, który jeszcze niedawno, niespełna dwa lata temu, był nawet w nazwie ugrupowania, przecież to była Nowoczesna Ryszarda Petru. Najpierw zniknął z nazwy, później zniknął z szefostwa klubu, a ostatecznie z szefa partii, znalazł się na aucie politycznym i zrozumiałych powodów nie chciał na tym aucie partyjnym być długo, wolał być gdzieś poza tym ugrupowaniem. No, zdaje się, że Nowoczesna zbliża się do momentu, kiedy zostanie wchłonięta przez Platformę Obywatelską i myślę, że to jest kwestia tylko czasu i jakości negocjacji osób z Nowoczesnej, w jakim sposób zostanie przetrawiona, czy politycy Nowoczesnej znajdą się w nowej rzeczywistości. A jeśli chodzi o tych, którzy odejdą, to nie wykluczam, że nie są oni ostatnimi, no to myślę, że będą szukać jakiejś nowej opcji politycznej i budować jakieś nowe środowisko. Być może z prezydentem Słupska, być może z innymi inicjatywami. Czy zmienili też orientację seksualną, że pan wspominał o prezydencie Słupska? Ja, to nie, chyba nie jest, nic mi na ten temat nie wiadomo i mało tego, nawet mnie to nie interesuje. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tak, że inicjatywa Biedronia jest tylko i wyłącznie dla jednej czy dla nieheteronormatywnych. Jasne. Też powiedział pan, a po lewej stronie jest w tej chwili, no właśnie, nie, w tym korytarzu, po lewej stronie. To kto jest? Platforma Obywatelska. Platforma, zgadza się. A nie powinna tam być SLD, które dobija się w sondażach? Jak to wygląda z pana punktu widzenia? Czemu zawdzięczamy to, że SLD, które było cały czas poniżej progu albo ocierało się o próg, nagle ma 9% i wiele wskazuje na to, że może za 2 miesiące przekroczy dwucyfrową? To rzeczywiście jest taki efekt pewnej braku alternatywy. Na razie mamy sytuację, w której
No, dyskusja polityczna jest mało merytoryczna. Mało merytoryczna jest. Bardzo ideologiczna i taka emocjonalna. I myślę, że ludzie w poszukiwaniu takiego oderwania gdzieś tam majaczy im się SLD w pamięci i do niej pukają. I to jest trochę takie szczęście czarzastego, że nie ma ich w mediach. Tak naprawdę jestem przekonany, że gdyby zaczęli brać bardziej aktywny udział w dyskusji politycznej, czy byliby częściej zapraszani, to poparcie nie byłoby aż takie duże. Czyli mieliby szansę się, nie wiem, no nie chcę powiedzieć zbłaźnić, ale zdyskredytować. No jakoś zdenerwować ludzi, tak? No bo to dużo więcej, szersze jest spektrum. Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach SLD, czy w ogóle Lewica Zjednoczona, czyli już nawet nie pamiętam, jak oni się nazywali, ale ten ruch miał poparcie wyższe niż Nowoczesne. Tylko sam fakt, że zdecydowali się stworzyć koalicję, powodowało, że ich próg wyborczy stał się wyższy i w związku z tym nie znaleźli się w parlamencie. Natomiast dysponują dużymi środkami finansowymi, dysponują subwencją. Sama partia Palikota, której chyba już nikt nie pamięta, rok do roku dostaje kilkaset tysięcy złotych na funkcjonowanie. W porównaniu z Kukiz 15, który nie dostaje nic, no to myślę, że działania Kukiz 15 są znacznie lepsze. Tak, no to była świadoma decyzja jakby w sprzeciwie do tego, że uważam, że finansowanie partii powinno odbywać się w znacznie inny sposób. Naszą idealną sytuacją, zgłosiliśmy taki projekt do marszałka, jest to, by każdy obywatel decydował się w czasie wypełniania PIT-u, jeżeli mamy PIT-y funkcjonują, na to wskazywał partię i co roku decydował, która partia jest teraz ich dla nich najważniejszym, przekazywał, nie wiem, 5 zł, 4 zł. I w ten sposób niezależnie od tego, ile kto zarabia, niezależnie od tego, że partie nic nie robią, potrafią, a i tak czerpią pieniądze przez całą kadencję z budżetu państwa. Tutaj byłaby kontrola i co roku moglibyśmy decydować, właśnie za wypełniając PIT, komu te 4-5 zł chcemy dać, której partii teraz akurat kibicujemy najbliższym. Czy po wczorajszym Marszu Wolności obywatele tak mocno by wspierali między innymi właśnie Platformę Obywatelską, jeśli chodzi o datki, ale także o poparcie, bo przecież ten marsz, nie wiem czy pan wie o tym, ale on był pod hasłem walczymy o wolność i demokrację. Co pan sądzi o tym marszu? Jak go pan ocenia? Ja bym chciał, żeby politycy, czy Platformy, czy Nowoczesny, poza samą ideą walki przeciw PiS-owi, zaproponowali coś więcej. Mi się marzy sytuacja, w której dyskusja opiera się o pewne merytoryczne przesłanki i nie chciałbym słyszeć, że jedni mówią o walce z PiS-em, pokonaniem PiS-u, a drudzy mówią o odsunięciu układu i walce z układem. Chciał, żeby na końcu była dyskusja, jak zmodernizować podatki, jak sprawić, żeby duże korporacje nie unikały płacenia podatków w Polsce i nie wprowadzały zysków na zewnątrz. Ja bym chciał, żebyśmy dyskutowali, jak zrobić, żeby polski przemysł się odrodził, jak zrobić, żeby polskie firmy miały szansę na świecie konkurować z dużymi markami, jak wreszcie stworzyć wspólną narrację historyczną po to, żebyśmy my przynajmniej wiedzieli, czego chcemy od historii, jak chcemy uczyć historii, o czym opowiadać również na zewnątrz. Jak budować polski wizerunek, jak budować polską dyplomację. Tej dyskusji u nas nie ma. Za to są dyskusje o tym, jak bardzo brzydki i zły jest mój przeciwnik polityczny, jak bardzo nieprzygotowany lub ograniczony jest ktoś, kto zarzuca bycie brzydkim. No to jest jakaś paranoja. Żyjemy w świecie paranoi politycznej, w której dużo ważniejsza jest emocjonalność niż merytoryka. No i stąd takie małe zaangażowanie też ludzi w politykę, no bo trudno się angażować przez 2 lata, ciągle działając tylko na speedzie emocjonalnym, a nie na merytorycznym. Dopóki nie w polityce nie pojawia się merytoryka, ludzie będą się tylko i wyłącznie denerwować na nią i od niej odsuwać jak najdalej, stroniąc w ogóle od polityków i zainteresowanych wyborczych. I na końcu okaże się, że w wyborach będą głosować tylko twarde elektoraty. Zwrócił pan uwagę na bardzo ważne powinności polityków, mianowicie dbanie o wizerunek Polski, dbanie o te najbardziej godne wydarzenia z przeszłości, godne upamiętnienia ze względu na postawy, ale także te, które zapisały się tragicznymi literami w dziejach Polski,
takie jak Katyń. Jak pan odbierał całe to zawirowanie z pomnikiem katyńskim w Jersey City? Niestety jeszcze trwające, bo na razie polskim Polakom żyjącym w Stanach udało się przesunąć czy zamrozić rozbiórkę najpierw do końca maja, do końcówki maja, teraz do prawie do połowy czerwca. Natomiast to jest tylko wyłącznie zamrożenie i te prace powinny trwać. Natomiast to pokazuje jedną bardzo przykrą rzecz. Nagle okazuje się, że takie organizacje oddolne, i tam akurat bardzo mocno działają kluby Gazety Polskiej czy Rodzina Radio Maryja, nigdy nie miałem z nimi nic wspólnego, ale tu warto ich docenić, to pochwalić, że w zasadzie to chcę ona. Chcę panu powiedzieć, że Polonia wywalczyła jednak tak, to, że już jest setek. Również Prawo i Sprawiedliwość, również marszałka Senatu, który nie wiadomo po co wyskoczył z dzwonieniem do wiceprezydenta. Każdy, właśnie, wie, wyskoczył z głupotą. Wyskoczył, tak się mówi. I nerwowo, pazernie. Bo to budzi tylko i wyłącznie agresję i niechęć i może tak naprawdę odwrócić i jeszcze bardziej zamrozić decyzję władzy lokalnej. Więc tutaj to... Dużo pochwał dla Polonii i warto ich pochwalić, ale też warto zastanowić się, czy rzeczywiście chcemy, żeby pieniądze, które idą ze spółek Skarbu Państwa... Opinie ma najgorsze kredyt, okej, bo jest dumny, że jakieś tam 100 złotych oni trąbią, wiesz. Jak pan ocenia całość sprawy... Zatimowaj, nie płacę teraz, bo reakcji rządu, trzeba tu. Rozwiązanie... Czy nie widzi pan rozwiązania? Rozwiązanie jest dość proste. Znaczy, wystarczy przyjąć te uchwały, czy te ustawy, które są z 15 pozwolone. One pokrywają żądania teraz obecnie protestujących. Również to 500 do kieszeni. Również pieniądze, które naprawdę są potrzebne tym osobom, które nie są w stanie pracować, bo zajmują się opieką niepełnosprawną. Każdy wie, że gdyby tamto, gdyby opiekunowie poszli do pracy, a wysłaliby do państwa pracowników państwowych, my wszyscy zapłacilibyśmy dużo więcej niż te 500 zł. I to jest de facto dla nas pewna oszczędność. Być może są rodzice, gdyby opiekunowie poszli do roboty, pozwolić sobie na dużo więcej, ale to są, to byśmy, to normą powinno być, z tego nic. Wszyscy zdrowi, nic. Składamy się, rzucamy, wcale nie mieli, których los wykluczył z możliwości normalnego funkcjonowania. To jest los, natomiast los wykluczył. Dlaczego normalnego? W tym momencie niepełnosprawni zaczęli wchodzić troszeczkę w buty polityczne, czy zaczęli być wykorzystywani politycznie przez... Upominać się o swoje prawa. Z drugiej strony wykorzystywanie polityczne... Albo ich uśmiercić. ...który stwierdził, że to jest doskonała okazja, żeby wprowadzić dodatkowy podatek, czy dodatkową daninę, jak pięknie to określił. Więc polityka, czy angażowanie... Nie polityka, tylko polityka, jaka polityka. Była próba ich wykorzystania, a ta sprawa jest naprawdę prosta. Wystarczy wrócić im szacunek poza pieniędzmi. Ważne jest, by dać im też możliwość nie pozbawiania swoich dzieci całkowicie praw obywatelskich, tylko takie porównanie jak Kukiz 15, na przykład w zakresie medycznym czy prawnym, by nie mogli brać chwilówek czy kredytów. Bardzo, bardzo dziękuję Państwa i moim gościom. Pan Piotr Apel, dziękuję. Czyli, że Dawidek nic tu nie będzie płacił. Reklama. Niech Państwo teraz płaci. Niech Państwo spłaci, jak Państwo dawało. Firma Plus. Każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy. Inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi. Popracować też mogą, ale wiesz. Z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Można pomylić tu to. W Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Także radio Conchita. Na Arabii aresztowali też rodzinę, bo wiesz. Bo cała ta rodzina.
Elżbieta Dołęga-Wrzosek zwróciła uwagę, że na pierwsze lekcje zapisało się 18 uczniów. Dziś w społecznej szkole w Baranowiczach uczy się ponad 600 młodych ludzi. Wielu z nich w rozmowie z Polskim Radiem przyznało, że chce studiować w naszym kraju. Joanna Pawłowska, to taka atmosfera, że chce się uczyć. Danuta Malewicz nazywam się, chcę studiować medycynę, chcę do Warszawy. Zajęcia w szkole prowadzi kilkunastu nauczycieli. Jedyną nauczycielką z Polski jest Anna Matysiak. Młodzież chce się uczyć języka polskiego, nie tylko ze względu na studia, ale chce również poznać kulturę, tradycje, język swoich przodków. Według szacunków dyrekcji społeczną szkołę polską w Baranowiczach ukończyło dotychczas około 1000 uczniów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Baranowicze. Baranowicze. Słońca dziś sporo w całym kraju, jedynie na wschodzie chmury i przelotnie popada. Niewykluczone są też burze. Na termometrach od 22 stopni na Lubelszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku. Tyle z Baranowic. Polskie Radio.